się działo w historii? Średniowiecze. Chrzest Polski. Jak to się zaczęło? Poznajcie księcia Mieszka i jego przodków z rodu Polan, po których odziedziczył kraj nad Wartą. Mieszko to pierwszy historyczny władca Polski. Na młode państwo ostrzyli sobie zęby sąsiedzi. Szczególnie irytujące były łupieszcze wyprawy niemieckiego grafa Wichmana na czele pogańskich plemion Wieletów i Wolinian, którzy dawali łupnia drużynie Mieszka. Książę myślał, myślał i wymyślił. Postanowił ożenić się z czeską księżniczką Dobrawą i tym samym zawrzeć sojusz z Czechami. Mimo że nie przepadał za wodą, Mieszko postanowił przyjąć chrzest razem z całą starszyzną plemienną. Zdarzenie to było kluczem do wzmocnienia jego potęgi. Kolejny najazd Wieletów skończył się dla nich fatalnie. Zwycięski Mieszko przekazał broń Wichmana cesarzowi niemieckiemu, pokazując, że Polska nie będzie już łatwym łupem. Koronacja Bolesława Chrobrego. Jest moc! Poznajcie biskupa Wojciecha, który z terenu Polski wyruszył z misją nawracania pogańskich Prusów. Niestety, nie wyszło. Jego zwłoki postanowił wykupić syn Mieszka, książę Bolesław zwany Chrobrym. Jako cenną relikwię nakazał pochować je w gnieźnieńskim kościele. Rychło odwiedził je przyjaciel biskupa, sam cesarz Otton III. Następca Ottona, Henryk II, nie był już taki sympatyczny. Chrobry okazał się jednak twardym orzechem do zgryzienia i nawet Henryk nie dał mu rady. W końcu przyszła ta chwila. Bolesław Chrobry został koronowany na pierwszego króla Polski. Kryzys monarchii piastowskiej. Nie jest dobrze. Poznajcie syna Bolesława Chrobrego, króla Mieszka II oraz jego świątobliwą i uczoną żonkę, niemiecką księżniczkę Rychezę. Mieszko rychło popadł w kłopoty. Napadli go źli sąsiedzi i długo nie porządził. A później to już w ogóle się dziać zaczęło. Poganie księży wygonili i kościoły palić zaczęli. Z Czech awanturniczy książę Brzetysław się ruszył i najpierw Śląsk zajął, potem Wielkopolskę splądrował. Z katedry w Gnieźnie ciało świętego Wojciecha Czesi zabrali. Oj, gorąco było. Odbudowa monarchii piastowskiej. Uff, po strachu. Jak pamiętacie, było kiepsko. Na szczęście do kraju powrócił wygnany syn Mieszka, Kazimierz Odnowiciel. Szybko dogadał się i zawarł sojusz z władcą Rusi, księciem Jarosławem. Dzięki temu odzyskał Małopolskę i przeniósł stolicę do Krakowa. Z pomocą przybyłych z odsieczą Rusinów pokonał Miecława i odzyskał Mazowsze. A następnie przekonał samego Brzetysława do odpuszczenia sobie Śląska. Jego syn Bolesław Śmiały rządzi już na luzie. Do odbudowanej katedry w Gnieźnie wraca trumna ze świętym Wojciechem, a Bolesław na spokojnie zostaje królem. No i robi pieniądz, czyli jak to się kiedyś mówiło, bije monetę. Henryk V postanowił napaść na Polskę. Wyprawa jednak dotarła tylko do Głogowa. Wierni księciu Bolesławowi Krzywoustemu mieszkańcy grodu odparli Niemców. Książę Bolesław Krzywousty miał chrapkę na Pomorze Zachodnie. Wysłał więc tam niejakiego biskupa Ottona, który zaprowadził chrześcijaństwo na dotychczas pogańskim terytorium. Zadowolony papież przesłał Krzywoustemu bulę gnieźnieńską, czyli dokument, że kościół niemiecki nie ma nic do Polski. Rozbicie dzielnicowe. Będzie dym. W swoim testamencie książę przekazał kraj pod władanie licznych synów. Panowie nie chcieli się dogadać i tak zaczęło się rozbicie dzielnicowe. Drogi zjednoczeniowe. Kto da radę? Przez kolejne dziesięciolecia podzieloną Polskę próbowało zjednoczyć wielu, a to wcale nie było bezpieczne. Jednym z nich był Henryk Pobożny. Próbował też Henryk Probus. Już widział swoją koronację w Krakowie. Niestety, został otruty. Blisko był Przemysł II. Rządził Wielkopolską i Pomorzem Gdańskim, gdy jako pierwszy od ponad dwóch wieków koronowany został na króla Polski. Było już blisko zjednoczenia. Ale niestety jego przeciwnicy nie zasypiali gruszek w popiele i szybko nasłali na niego skutecznych zabójców. No i wreszcie Wacław II, król Czech i Polski. Zjednoczył znaczną część kraju, usprawnił zarządzanie państwem, wprowadzając urząd starostów i poprawił finanse. Koronacja na Wawelu, już po strachu. Widzicie księcia Władysława Łokietka wracającego do kraju po latach wygnania. Objął we władanie wiele dzielnic. Nie wyszło z Pomorzem, którym zainteresował się zakon krzyżacki. Łokietka, mimo pewnej niechęci mieszkańców, koronowano na króla Polski. Większość kraju znalazła się pod jednym władaniem. Ustanowienie Akademii Krakowskiej. Ucz się, ucz, bo nauka to potęgi klucz. Syn Łokietka, Kazimierz Wielki, był lubiany przez rycerstwo. Lubiła go też księżniczka litewska Aldona Anna. Do polskiego króla sympatią zapałał również władca Czech. I nawet z krzyżakami potrafił się dogadać. Tylko Rusini nie chcieli współpracować. Kazimierz przekonywał ich więc inną metodą. Król wzmacniał potęgę kraju, wznosił warowne zamki, ale również wzorem Pragi i Bolonii postanowił zadbać o edukację. Tak powstała słynna Akademia Krakowska, pierwszy polski uniwersytet.
Polska Andegaweńska. Polak, Węgier, dwa bratanki. Gdy w Polsce przestali rządzić Piastowie, królem Polski został władca Węgier, Ludwik Andegaweński. Król Ludwik nadaje przywileje szlacheckie rycerstwu. Niedługo potem umiera. Możni na władcy wybrali jego córkę Jadwigę. Szybko koronowano ją na króla Polski. Dziwne? Nie do końca. W Polsce nie rządziły królowe, a królowie, więc kobietę trzeba było koronować na króla. Unie polsko-litewskie. Teraz im pokażemy. Państwo krzyżackie zagraża Polsce i Litwie. Dochodzi do zawiązania unii między oboma krajami, a w konsekwencji połączenia Polski i Litwy. Wielki książę litewski Władysław Jagiełło przyjmuje chrzest oraz żeni się z polskim królem Jadwigą. Bitwa pod Grunwaldem. Ostry łomot. No i zaczął się bój z krzyżakami. Wojska polsko-litewskie pod wodzą króla Władysława i jego brata Witolda rozbijają pod Grunwaldem potęgę zakonu. Ale to wcale nie był koniec problemu. Wojna trwa aż 13 lat. Udało się ją wygrać i do Polski przyłączono Pomorze Gdańskie. Ale z krzyżakami jeszcze potem trochę problemów było. Polacy zdobywają w końcu Malbork i zmuszają wielkiego mistrza do podpisania pokoju w Toruniu. Było fajnie, więc szlachta zaczęła upominać się o więcej praw. Mocą konstytucji nihil novi władza króla została poważnie ograniczona.